Siemanko drogi widzu, będziemy kontynuować nagrywanie z Magmy, żeby pokazać tutaj co można robić na wyższych levelach. Ja postanowiłem nabić swój poziom właśnie tej Sury, czyli mojej głównej postaci, do 243, a właściwie do 242, ze względu na to, że można dopiero od tego poziomu otruć wszystkie potwory, łącznie z oprawcą. No i wtedy w miarę sensownie to idzie. Dobra, żeby nie przedłużać, chciałbym zrobić 100 razy WW i zobaczyć ile razy, ile medali uda mi się wydropić. No, z 10 oprawców udało mi się wydropić tylko jeden medal, co jest, uważam, porażką. Tutaj jest cały drop z poprzedniego filmu. Myślę, że jeszcze z 90 razy pójdę na to, a później porobimy sobie inne mapki, już te wyższe levelowe, które daje radę. Zobaczymy, co uda się tam stworzyć. Tutaj też zakupiłem taki specjalny strój, żeby więcej bić. No i dyniaka, żeby... Tutaj dyniaka akurat dostałem od koleżki, żeby więcej dropić. No i jak również z rękawicą złodzieja wszystko będziemy robić, więc co by tu mówić. Nie będę wam pokazywał całego WW, tylko jak zbijamy oprawcę i zrobimy sobie to 100 razy. Zobaczymy, jak uda się wzbogacić, a na końcu po zrobieniu setki zrobimy sobie ulepszanie lodowego ostrza. 11 oprawca wygnańców. Dobra, wejście na 50 oprawcy wygnańców. Co za czym ma ubić? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, ubijemy go jakoś. Bryłka złota, o, medal portalu, z niego wypadł. No i tak się prezentuje nasz ekwipunek po 50 wejściach. 66, 71, 77. Wejście numer 80. Mamy wtorek, 22:30, 1500 bryłek. No i tak teraz się prezentuje. Kurwa, nie nałożyłem rękawiczki. Dobra, medal jeszcze nie wydropił. Jeszcze jest szansa na medal. 80 wejście, 21 medali. Szansa na jeszcze jeden. Niestety bez powodzenia. Dobra, tygrysy. Wchodzimy ostatni raz, zróbmy to. Ostatnie wejście na wieżę wygnańców. I chuj, nie tą postacią. Oczywiście liderem jest szaman, co by mógł dawać dodatkowe siłę. Wlatujemy sobie, rozbijamy metka. I tutaj jak widzicie mamy 297 szkat umarłego rozpruwacza. Zaraz nas przeniesie i dobijemy sobie ostatnich trzech reaperów. Na każdym piętrze jest, na każdym wejściu jest po trzech, czyli tutaj udowadniamy, że to jest właśnie setne wejście. Panucku, wydropiliśmy kluczyk i bierzemy, przenosimy go na obelisk. Załączamy jeszcze raz na wszelki wypadek wszelkie dopalacze i wbijamy sobie właśnie setnego oprawcę wygnańców. Szczerze, mam ich strasznie dość, nie będę mógł, albo będę mógł na nie nie patrzeć co najmniej z tydzień czasu, no albo kilka dni na pewno na nie nie wejdę. No chyba, że w niedzielę będę chciał sobie trochę popykać. To może kilka razy wejdzie. Pomyślimy o tym, jak wypadnie jakiś medal. A jak nie wypadnie, to kij z nim i nie ruszę go przez długi czas. Dobra, zadecydował. Drodzy Państwo, przedstawimy Wam za chwileczkę drop ze 100 wejść na oprawcę. Zatem przyjacielu, zrobiliśmy 100 wejść na oprawcę. Nie chciało mi się jak cholera, ale podsumujmy sobie, ile mniej więcej zarobiliśmy właśnie z tego oprawcy. Tutaj mamy 1600 bryłek, bo też bryłki z niego tam po 100, po 150 czasami leciało. Tutaj na tym drugim ekwipunku nie mam pojęcia ile to warte, nawet nie chce mi się liczyć, nie? Tutaj
jest kilka pierścieni doświadczenia, kilka rękawic powypadało z metinów, dwie redki i dotąd to jest to wszystko, co wypadło z oprawcy. Nie, tych 1200 bryłek nie liczymy i tych rękawiczek też nie. Tylko to, na trzecim ekwipunku nic nie mamy. Tutaj kamień duszy ninja, tu jakieś takie śmieciowe kamienie duszy plus 5, 6, 7. Nie ma co tego liczyć. Myślę, że to taki dosyć syfek. Najważniejsza sprawa, 26 medali portalu. Jest to jakieś 14, albo na szybko licząc, 13 tysięcy bryłek, 13 KB. Mamy 1170 szkat śmierci, 1174 nagi. Jak widzieliście, już 300 rozpruwacza. Mumii to nie mam pojęcia, ile jest warte. Bo tak szczerze to nie biję mumii, bo szybciej było po prostu wejście zrobić. Prawie 200 szkat Azraela, więc pewnie jakieś ma też szaman. No i tutaj jak widzicie ulepszaczy tych pośrednich około 300. Tutaj na zbrojkę zaraz po tej na 220 level. No i tak się prezentuje, to jest cały drop, tu czwarty ekwipunek, to jest cały drop tylko i wyłącznie z wejścia na tego oprawcę. Tutaj mamy, o, tutaj 300 bryłeczek na pewno, a cała reszta, myślę, że to jakieś grosze. Jakbym tak miał podsumować te 100 wejść na oprawce, zaraz to szybko sobie policzę i mniej więcej wam uśrednię i policzę, ile to jest warte. Mamy tutaj, liczę, 1200 i 1200 bryłeczek, szkatułek nagi i Azrael, nagi i śmierci. To jest 2400 razy 3,5 mniej więcej bryłki za sztukę. To wychodzi 8400 bryłek. Dodajemy 1600 bryłek z pierwszego ekwipunku. To już mamy około 10 tysięcy bryłek. 10 tysięcy bryłek dodać szkatułki, wychodzi około 23 tysięcy bryłek. No i mamy tutaj jeszcze te ulepszacze. Te ulepszacze bym około policzył po 1,5 bryłki. Czyli mamy tutaj 1500 sztuk, około 1500 razy 1,5. No to załóżmy, że z 2,5 tysiąca bryłek dodatkowe. Więc nie licząc kamieni dusz, uważam, że jest to zarobek pokroju 25 tysięcy bryłek. Ja nie będę tego wystawiał z tego względu, że będziemy sobie ulepszać lodowe ostrze, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że jeszcze przed ulepszaniem lodowego ostrza zrobimy sobie właśnie za te medale, nie będę ich sprzedawał, za te medale wejdziemy sobie kilka razy na V2. Oczywiście zrobimy V2 i V3, bo na V2, tak jak to się konkretnie nazywało? Już patrzymy. Na zaginionej krainie V2 dropią ulepszacze, czyli szkaty. Tam jest mnóstwo szkat śmierci i nagi, które są potrzebne do ulepszania właśnie mojej broni. A na V3, z tego co pamiętam, są elfy, z których też dropią medale. Fajnie byłoby kilka tych medali przy okazji wydropić. No i co tam jeszcze z nich dropi, to zobaczymy już sobie w następnym odcinku. Więc podsumowaniem, 100 wejść będzie uśredniając 23, a 25 tysięcy bryłek. Jeśli oglądacie do tego czasu, bardzo się cieszę. Fajnie, że jesteście cały czas ze mną. Fajnie, że czekacie na te filmy. Cieszę się, że do mnie piszecie w grze. Naprawdę bardzo mi miło. Widzę, że powoli ilość subskrybujących wzrasta. Zostawcie lajeczka pod filmem. To dla was wylatałem te 100 oprawców, bo tak szczerze to już przy 30, przy 50 już tak mi się nie chciało, że to dramat, nie? Więc zostawcie tego lajka za moją upartość, jakkolwiek by to nie brzmiało. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy podbijać zaginione krainy.
Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się i do zobaczenia w grze. Piąteczka.